Cześć! Witam Was na moim kanale w nowym cyklu Tanio versus Drogo. Na pierwszy ogień pójdą buty ślubne. Udało mi się specjalnie dla Was zgromadzić tutaj buty w 5 bardzo różnych stylach i w każdym stylu mam 2 pary butów, które dzieli naprawdę potężna przepaść cenowa. Mamy buty zdobione brokatem, cieliste szpilki, białe szpilki, mamy buty bogato zdobione kamieniami oraz sandałki. Sprawdźmy, czy na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie określić te różnice w cenie. Pierwszy test przeprowadźmy na mężczyznach. Wiem, w życiu są ważne buty i torebki. Nauczyłem się tego. Bardzo zależy mi na tym, żebyś powiedział mi, które buty Twoim zdaniem są droższe. To co, zacznijmy od tych beżowych szpilek. No wiadomo, czerwona podeszwa, drogie. Przejdźmy do brokatu. Brokat, okej. Bierzemy brokat. Tylko nie patrz na spód, poproszę, bo tam jest nazwa marki. Nie, no myślę, że te. Dlaczego? Powiem tak, jest tu już widać, że lepsze wykończenie, absolutnie, tak jak patrzę tutaj, myślę, że tego nie zrobiłaby porządna firma. To by mnie bardzo gdzieś tam pewnie przy noszeniu przeszkadzało, tak? No, masz rację. Inaczej, szczerze, kolor ten bardziej mi się podoba, to są takie dla mnie bardziej księżniczki. No wyższy obcas, pewnie do ślubu byłyby lepsze dla niższych kobiet, ale nie, no widać, samo wiesz, tutaj nawet to zrobi... Nie no, klasa, tak? Nie mam pojęcia, jak się noszą. No to bardzo proszę, białe buty teraz. Powiem Wam tak, nawet zanim wezmę do ręki, tak? To wydaje mi się, że ten bardziej ecru jest tym butem, który jest ten droższy. Ale biorę do ręki, biorę. Tak, ten but. No to kryształ. Chwyć w dłonie kryształ. Kryształ. O, tu będzie ciężej. Można dotknąć? Proszę. Oj, tu mam problem. Powiem Wam szczerze, że tak, są od środka, jedne i drugie są fajne. Myślę, żebym się nie poznał tu. Tak, mogę strzelać? Aha. Te. Droższe? Tak. No szczerze, nie widzę tu różnicy. Sandałki. Sandałki. Patrzę, nawet nie biorąc do ręki, tak? Profil buta, tak dalej. Ten jest droższy moim zdaniem. Chyba, że się mylę. Mój cion. 5 na 5, wszystkie dobrze. Drugi test przeprowadziłam na Was, czyli na internautach. U siebie na Instagramie wrzuciłam ankietę i mogliście głosować, która para butów jest droższa. Pierwsza para to te białe szpilki. Sprawdzę, jak zagłosowaliście. Dobrze! 66% z Was obstawiło, że ta para jest droższa niż ta druga. To teraz ja Wam zdradzę, jaka jest różnica cenowa między nimi. Te kosztują dokładnie 10 razy tyle, co te. Szpilki od Yves Saint Laurent kosztują 2300 zł. Te buty możecie kupić w sieciówce za 230 zł. Kolejne buty, które musieliście porównać, to były szpilki cieliste i uwaga, uwaga, 69% z Was miało rację i obstawiło, że to właśnie te szpileczki są butami droższymi niż te. Te buty z sieciówki kosztują 250 zł. Te buty od projektanta słynnej czerwonej podeszwy kosztują 2400 zł. Kolejna para, którą porównywałyśmy, to buty brokatowe. Ja, 70% z Was dobrze oceniło, że te szpilki są droższe niż te srebrne. Ale macie oko. Różnica w cenie? Te szpilki z sieciówki kosztują 300 zł. Te szpilki od Jimmy Choo kosztują 2300 zł. Kolejne buty, które były porównywane, to białe buty zdobione kamieniami. I tutaj, uwaga, dobrze znowu, ale chyba najmniejszą różnicą głosów. 50... Nie, przepraszam, źle! Źle! Jezu, źle odpowiedzieliście!
Źle. Było pytanie, które szpilki są droższe? Odpowiedzieliście, że te z lewej strony, czyli te. A naprawdę droższe są buty te. Różnica w cenie? No cóż, kolosalna. Te szpilki od Manolo Blahnik kosztują 5400 zł. Te szpilki kosztują 250 zł. Ostatnie buty, które musieliście porównać, to te złote sandałki. Już sprawdzam, jak Wam poszło. Złote sandałki. Dobrze, obstawiliście, że te buty są droższe, 64% z Was postawiło właśnie na ten model, 36% na ten. Jak kreują się ceny? Te buty z sieciówki możecie dostać już za 100 zł. Te szpilki od Aleksandra Birmana za 2300 zł. Trzecia część testu to moje porównanie. Każda para po kolei. Jeżeli chodzi o te buty, to szczerze nie do końca podoba mi się ten kształt, nie podoba mi się łączenie skóry w tym miejscu i szczerze powiedziawszy nie jestem fanką tego białego obcasa, który jest plastikowy. Wygląda to tanio. Te szpilki, co budzi moje wątpliwości, to to, że są czarne w środku, czarne od spodu, pomimo tego, że są w bardzo jasnym kolorze i o tyle, o ile środka nie widać i spodu też niewiele, to jednak czarny flek? Ej, dlaczego? Które z nich mogą być wygodniejsze? Szczerze nie wiem. Tak naprawdę te mają skórę jedynie w środku, a te są lakierowane. Buty lakierowane zazwyczaj są nieco sztywniejsze, więc obie te pary nie rokują najlepiej, jeśli mam być szczera. Chociaż te mają niższy obcas, więc jest większa szansa na to, że będą wygodniejsze. Jeżeli chodzi o buty cieliste, to zobaczcie, obie pary są to buty lakierowane. I tak jak wspomniałam przy tych, buty lakierowane zazwyczaj są bardziej sztywne, potrzebują więcej czasu, żeby ułożyć się odpowiednio do stopy. Te buty, co tu dużo gadać, są przepiękne, mają przepiękny kształt, mają swoją iconic, czerwoną podeszwę. I wiem z własnego doświadczenia, że przy tych wszystkich plusach designerskich są strasznie niewygodne. Te szpilki to są szpilki z sieciówy, którą znam i też nosiłam buty bardzo do tych podobne. Natomiast te buty wyglądają bardzo ładnie. Muszę przyznać, że przekonują mnie. Kolejne buty. To nasze brokatowe szpile. Zobaczmy, co one mają w środku. Ta szpileczka ma jeden element skórzany i to jest tylko skórzana wkładka w środku. Tylko ta, która jest pod stopą. Podeszwa zewnątrz oraz ta część jest z tworzywa sztucznego. Te buty już w dłoni są lżejsze. I co? Co one mają ze skóry? Cały środek, podeszwę oraz z wierzchu, a z wierzchu nie są skórzane, wierzch mają z tworzywa sztucznego. Podoba mi się tutaj też obcas w tych, bo jest, zobaczcie, bardzo smukły w porównaniu z tym. Natomiast, no okej, tutaj akurat mam te trochę bardziej złote, te trochę bardziej srebrne. Te srebrne na ślub chyba są fajniejsze, zwłaszcza w tym sezonie, kiedy srebro wraca. Ale skoro mówimy o błyskotkach, najbardziej kontrowersyjna para. Niesamowite. Słuchajcie. Skórzana podeszwa, skórzany środek w całości, z wierzchu tkanina. Te buciki, z wierzchu tkanina, plastik w środku, plastik pod spodem. Wydaje mi się, że wiecie co, decydując się na buty na raz, bo to są jednak bardzo typowo ślubne buty, nie wiem, czy jednak nie lepszym pomysłem jest właśnie znalezienie butów tańszych, które tak dobrze się prezentują, niż wydawanie, już nie mówię takich pieniędzy typu prawie 5,5 tysiąca złotych, ale nawet gdyby te buty były połowę tańsze, no to nadal wydawanie takiej ilości kasy na buty, które są na raz,
jest bardzo ryzykowne. I ostatnie buciki. Całość ze skóry. Znam te szpilki, są mega wygodne. I w ogóle ta firma Alexander Biermann słynie z tego, że używa bardzo miękkich skór do swoich butów. I praktycznie chodząc w tych butach jest bardzo wygodnie i nie czuć wysokości jakby obcasa, więc to jest super. Jak jest z tymi szpilkami? Sprawdzamy. Plastik, plastik, plastik we wszystkich miejscach, zrobione w Chinach. Co oczywiście ich nie dyskryminuje. Słuchajcie, to są buty za 100 zł. Wyglądają obiektywnie bardzo dobrze. Okazuje się, że buty, które na pierwszy rzut oka są bardzo do siebie podobne, mogą się jednocześnie bardzo różnić. Po pierwsze ceną, po drugie jakością wykonania, po trzecie materiałami, z jakich są wykonane i po czwarte wygodą użytkowania. To, na jakie buty się zdecydujecie, zapewne zależy od zasobności Waszego portfela, ale mam nadzieję, że również od zdrowego rozsądku. Są takie buty, w które warto więcej zainwestować, bo mogą Wam dłużej posłużyć. Są bardziej uniwersalne, jak na przykład złote sandałki czy cieliste szpilki. Ale wybierając atłasowy bucik bogato zdobiony kamieniami, miejcie świadomość, że są to buty na raz. A jakbyście się zastanawiali, w jakich butach ja poprowadziłam dla Was ten odcinek, to zdradzę Wam kulisy sławy. Czy postawiłam na sieciówkę, czy na światowego projektanta? Tu jest projektant i tu Hello Kitty, czyli jest światowo. No i oczywiście, jeżeli ten cykl tanio kontra drogo Wam się spodobał, to koniecznie dawajcie łapki w górę. Jak nie dla cyklu, to dla Hello Kitty. Naciskajcie dzwoneczek, żebyście nie przeoczyli kolejnej premiery i zostawiajcie komentarze ze swoimi doświadczeniami związanymi z butami pod spodem. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.